witam serdecznie w niespodziewanym filmie, dla mnie samej również. Miałam nie nagrywać w tygodniu, zająć się odpoczywaniem, ale dla mnie to jest odpoczynek, to moje nagrywanie, to jest moja pasja i hobby, więc jestem tutaj z propozycjami prezentów. Może być na święta, może być poza świętami, ale myślę, że jak najbardziej na święta te prezenty perfumowe mogłyby się sprawdzić. Jeżeli chodzi o perfumy na prezent, to sprawa jest dyskusyjna, dlatego że no nie powinno się teoretycznie kupować perfum na prezent, dopóki rzeczywiście nie zna się gustu osoby, która ma zostać obdarowana, bo można no bardzo nie trafić. Ale nie jest to koniec świata, tak? Ta osoba może, nie wiem, komuś innemu oddać ten prezent, może sprzedać, może też wymienić w sklepie, jeżeli jest paragon. Natomiast warto znać gust osoby obdarowywanej. Na pewno znać. Nie, że nam się wydaje, że my znamy, bo nie wiem, zużyła na przykład Armaniego, więc kupimy jeszcze raz. Wiecie, może zużyła, bo dostała kiedyś też na prezent i chciała być miła. Więc po prostu wypsikała, ale bez entuzjazmu i wcale jej się nie podobał. A my, uraczając kolejnym flakonem, zrobimy coś na kształt sytuacji, jaka miała miejsce w polskiej komedii chyba z lat 50. albo 60. Dziewczyny do wzięcia, czy jakoś tak to się nazywało, gdzie panny siedziały w kawiarni, jadły krem, chciały poderwać siedzących obok panów i tak się zmuszały troszeczkę do jedzenia tego kremu, przynajmniej jedna z nich. No i panowie chcieli być tacy szarmanccy, tacy dżentelmeńscy, więc zamówili kolejny krem. No i dziewczyna skończyła w toalecie. No dobrze. Ale teraz tak, przejdźmy do prezentów. Wymieniłam tutaj, zrobiłam tutaj kilka kategorii w ogóle osób, dla których mogłyby te prezenty się ewentualnie nadać. Pierwsza kategoria, króciutka, dla wielbicielów stylu vintage, takich oldschoolowych trochę zapachów. No jakżeż mogło tego zabraknąć? Coco, woda perfumowana, Chanel, klasa sama w sobie, lata 80. Przyprawy i kwiaty, bogactwo. Bogactwo przypraw i kwiatów, tutaj goździk przede wszystkim, wiedzie prym, piękna też wanilia, piżmo, dość ciężkie, oldschoolowe, tak jak mówiłam, zapachy. Zapach. Kolejny to może, ja tutaj nie mam akurat, ale pojawi się na mojej facjacie fotka, Chanel numer 5, woda perfumowana. To już jest klasyk nad klasykami, to jest hołd złożony aldehydą. Mydlany, kwiatowy, aldehydowy, taki dość czysty w odbiorze zapach, ale bardzo, bardzo elegancki. Ma swoich zwolenników, ma swoich przeciwników. Jeżeli miałabym kupić komuś, no to raczej komuś, o kim wiedziałabym, że na pewno lubi, zna te perfumy, bo inaczej można mocno wtopić. Następnie może Poème Lancôme, przepiękne żółte kwiaty, bogactwo kwiatów, troszkę piżma, dość optymistyczny, ale elegancki zapach, kwiatowy zdecydowanie. Ostatnią tutaj propozycją w tej vintage'owej wersji jest Femme Rocha, kwiatowo, nie do końca kwiatowo, kwiaty są tam zaznaczone, ale nie wiodą prymu, bardziej jest to korzenno-owocowy zapach, może nawet bardziej owocowo-korzenny. Tak, te nuty korzenne są gdzieś tam też w tle umieszczone, jest to stary zapach, oryginał jest z 1944 roku, w 2013 roku wyszła wersja odświeżona, zawierająca właśnie owoce, kmin, róże, jaśmin, mech, paczule, też dość taka ciężka vintage'owa, aczkolwiek no, różniąca się od tej podstawowej wersji. Jeszcze mam jeden tutaj może, Samsara Guerlain. To jest zapach też już taki klasyk, trącący troszeczkę vintage'em, taki pudrowo, drzewno, kwiatowy powiedziałabym. Znajdziemy w nim również owoce, znajdziemy ylang ylang, znajdziemy piżmo, wanilię, jest również zawarta róża, białe kwiaty. Charakterystyczny zapach, intensywny, z dobrymi parametrami, bardzo dobrymi parametrami i też właśnie taki w stylu vintage. I tutaj jeszcze raz nadmienię, zwłaszcza jeżeli chodzi o tę grupę starych zapachów, musimy mieć pewność, że ta osoba je zna,
że je lubi, że je może kiedyś nosiła albo mówiła, że chce. No, tak tylko nadmieniam. Teraz wielbiciele gourmand, czyli słodkości wszelakich. No i tutaj, no co mogę? Na pierwszym miejscu, no musi być, bo się udusi. La Vie Belle, ten znienawidzony przez wiele osób wypust, taki bezpłciowy, taki słodki ulep. Tutaj już pojechałam za daleko. Piękna nuta irysa, moim zdaniem. To jest przedstawiciel irysowców i koniec, kropka, koniec, kropka. Do tego paczula, bardzo fajnie podana. No przepiękny słodziak, taki jedzeniowy, bardzo charakterystyczny, zauważalny, wiele osób go nosi. Mówię, no to może być plus, to może być minus, tak? Podoba się wielu osobom. Więc owszem, to jest dobry prezent dla wielbicieli słodkości, ale nie dla tych, którzy chcą się wyróżniać, być bardzo charakterystyczni, oryginalni, bo ten zapach nosi wiele osób, więc to kwestia do dyskusji. Następnie troszeczkę mniej popularny, moim zdaniem, aczkolwiek no trochę też, Poison Girl Diora, przepiękna czerwona trucizna i nie taka girl, ja już robiłam recenzję tego zapachu. Migdał, tonka i wanilia to są trzy podstawowe nuty, które wiodą tu prym i w zespole tym gra też czerwona róża. Przepiękna, bujna czerwona róża, ja tak postrzegam ten zapach. Bardzo wieczorowy, bardzo ciepły, taki upojny gourmand, wart uwagi. Następnie, co ja mam tutaj do pokazania? Aha, Killer Queen. Killer Queen Katy Perry, ale mam ten zapach, natomiast no, gdzieś w czeluściach mojej szafki gdzieś mi umknął i już naprawdę nie chciało mi się grzebać przez pół dnia, bo mam inne rzeczy do zrobienia. Znowu pojawiło się zdjęcie już pewnie, więc co ja mogę powiedzieć? To są same słodkości w tym Killer Queen. Same delicje, owoce, praliny, nuty drzewne. Wbrew pozorom to jest głęboki zapach z bardzo dobrymi właśnie parametrami jak na zapachy celebryckie. Wart uwagi, bo zwłaszcza, że jest w bardzo dobrej cenie, więc jeżeli ktoś lubi takie klimaty właśnie pralinowo-drzewne, to jak najbardziej będzie to dobry wybór. Następnie, niech będzie następny na liście, La Nuit Trésor Lancôme. Nie będę się silić na francuski, nie dzisiaj. Zobaczcie, no... Diament, ale to jest czekoladowy diament. To jest gorący diament. Diamenty kojarzą się z czymś zimnym. To jest całkowicie druga strona, druga twarz diamentu. Kawa, wanilia, pralina i karmel. Możecie sobie wyobrazić, jak pudełko drogich, ekskluzywnych czekoladek. La Nuit Trésor Lancôme. Następnie, o, mam tutaj taką biedną gwiazdkę, miniaturkę już zużytą, już x lat mam to, może z 10. Zobaczcie, jaka piękna gwiazda, jak nocne niebo zimą. Znajdziemy tu paczulę, czekoladę, karmel, tonkę i wanilię, ale tu trzeba uważać, bo to nie jest taki milusi słodziak do końca, przez obecność ziemistej paczuli. Wiele osób wyczuwa tą paczulę jako taką piwniczną, stęchłą. Jest coś takiego w tym zapachu, na to trzeba zwrócić uwagę. No jest to zapach, którego się kocha albo którego się nienawidzi. No niestety. Więc tutaj też trzeba być pewnym, że dana osoba go na pewno lubi. Zapach taki butikowo-diorowy, o którym już ostatnio mówiłam w jednym z moich filmów, to jest Feu Delicious Diora. I tam też jest po prostu zatrzęsienie tonka, wanilia, słodkości, ziarno kakaowca, mleko, karmel, pralina, ale obok tego właśnie jest taki twist w postaci mięty. Ale on jest za bardzo przykryty tymi wszystkimi słodkościami, żeby być jakiś taki przeszkadzający. On tam jest gdzieś tam, gra jest przepleciony, natomiast główne skrzypce wiodą piękne nuty gurmandowe, ale to już jest
No wydatek, tak? Nie umówmy się, Fair Delicious to jest zapach butikowy, więc swoje kosztuje, nie jest dostępny ogólnie. Więc tak tylko wspominam, że istnieje takie cudo. Zapach katalogowy, troszeczkę mniej kosztujący, Love Potion Oriflame. On też się już u mnie pojawiał, nawet chyba w perfumach na tacy zdążył być. Rum, imbir, kakao, kawa. Po prostu wanilia, czekolada i do tego jeszcze piękna tonka. Tonka jest w większości zapachów gurmandowych, takich słodkich, które ja lubię i które uważam za seksowne. Ten również należy do takiej kategorii, do tego rodzaju zapachów. Gorący, zmysłowy, ognisty gourmand. Także wart uwagi. Dobrze, teraz przejdźmy może dla wielbicielek kwiatów, bo tutaj też są różne propozycje. I co ja bym tu mogła przedstawić na przykład? Niech będzie. Mon Guerlain Bloom of Rose. Kwiat róży Mon Guerlain. Ja mam tutaj wodę toaletową. To nie jest woda perfumowana. Woda perfumowana też jest bardzo ciekawa, tylko troszeczkę słodsza. Ta jest bardziej wytrawna. No tutaj róża i lawenda, troszeczkę piżma wiodą prym. To jest taki bardzo spokojny jednonutowiec w zasadzie. Ale tutaj też no nie każdemu może się spodobać. Od razu mówię. Ale tak jak każdy zapach, ale myślę, że są takie, które szczególnie trzeba uważać przy wyborze na prezent zapachowy. Zapach, którego nie mam, ale miałam i kochałam. Pleasures Intense Estée Lauder. Przepiękna kwiaciarnia, bujna kwiaciarnia, róże, tulipany, forsycje. Wtedy za oknem oczywiście, forsycje raczej nie są sprzedawane w kwiaciarni. No po prostu wszystkie kwiaty, jakie możecie sobie wyobrazić, są zamknięte w tym flakonie, który jest piękny, cieniowany, taki różowo-białe. Przechodzi ten kolor od ciemnego różu poprzez jasny do przeźroczystego. Bardzo piękny flakon. Piwonia, lilia, jaśmin, co tam jeszcze? Gardenia, róża jest jak najbardziej. Jest też wanilia i benzoes obok tych nut kwiatowych. Jest lekko słodki zapach, ale to nie jest, ta wanilia jest praktycznie dla mnie niezauważalna. Wszystko to jest taka kwiatowość, nawet lekko pudrowa powiedziałabym. Po prostu zapach kwiaciarni. Kolejny zapach, którego też nie mam, to jest Calvin Klein Cher Beauty. I to już jest propozycja dla młodych osób, takich jeszcze z niewprawionymi nosami, bo to jest zapach bardzo delikatny. Niektórzy powiedzieliby, że zwyklak, że przeciętniak, nic specjalnego, ale jest uroczy, jest bardzo romantyczny. Właśnie dla młodych dziewcząt jak najbardziej świetny prezent. Piwonia, jaśmin, lilia, piżmo, drzewo sandałowe, obok tego wanilia. Jest delikatnie słodki, ale tylko delikatnie, tam nie ma dużej dozy wanilii. Przyszło mi też do głowy, że może być dobry dla osób, które cierpią na migreny i nie mogą używać wielu zapachów, ale lubią kwiatowe nuty. Następny zapach, troszeczkę cięższy kaliber niż Cher Beauty, ale w dalszym ciągu różowy i romantyczny, to My Burberry Blush, taki oto z pięknym, masywnym, plastikowym korkiem. Znajdziemy w nim granat, cytrynę, jabłko, jest tutaj sporo nut owocowych, ale są to owoce świeże. Róża, geranium, wisteria, obok tego troszkę białych kwiatów w postaci jaśminu i mamy różową, zwiewną, delikatną, aczkolwiek cięższą niż poprzednik kompozycję z zaznaczonym lekko słodkim akcentem. To jest taki zapach jak kolor flakonu, jak kolor wstążeczki, taki delikatnie romantyczno-różowy. Dobrze, więc tak, co my tu jeszcze mamy na liście? Zrobiłam sobie listę, oczywiście mamy jeszcze na liście Miracle Lancome, z którym wiążą się moje cudowne wspomnienia z czasów studenckich, początków studiów. Wiecie już pewnie, jeżeli mnie oglądacie, że zarobiłam sobie na niego właśnie podczas praktyk studenckich, żeby go sobie kupić i sobie go kupiłam. Mam go też gdzieś, ale nie wyciągnęłam. Już się pojawiło zdjęcie na pewno. Znajdziemy tutaj litchi, frezję, magnolię, pieprz, imbir, mandarynkę, jaśmin, piżmo. To jest kwiat i bardzo elegancki zapach, a z drugiej strony właśnie taki romantyczny. Pamiętam jeszcze reklamę z taką blondynką, nie pamiętam jej nazwiska. Patrzyła w dal,
W jej tle było takie jakby niebo różowo, jakieś takie, wiecie, jakby zmierzch, coś takiego. Ale cały wydźwięk tej fotografii, myślę, że dobrze oddawał klimat tego zapachu. Był romantyczny, trochę nostalgiczny, trochę też elegancki w jakiś sposób. I taki jest właśnie Miracle Lancôme. Następnie Narciso Rodriguez, Flair Mask for Her. Teraz wyszła wersja jeszcze florale, no ale one są bardzo podobne. Tamten może jest delikatniejszy, ten jest taki bardziej ciężkie, cięższe są te kwiaty troszeczkę tutaj. I teraz tak, różowy pieprz, róża, piwonia, piżmo, fiołek, bursztyn, jak najbardziej. Tutaj piwonia dla mnie pierwsze skrzypce, róża na bazie piżma, bo wszystkie zapachy w zasadzie Narciso Rodriguez mają bardzo fajnie podane piżmo w tych kompozycjach i tutaj nie jest inaczej. To jest hołd dla różowych kwiatów, tak bym powiedziała. I zapach wbrew pozorom nie jest tak delikatny jak Cher Beauty na przykład. Nie, to nie jest tak delikatny zapach. On ma swój ciężar gatunkowy w pewnym sensie, potrafi być duszny, więc tu też należy uważać. Następny to nowość w zasadzie chyba z 2019 roku, Beautiful Love, chyba tak? Chyba tak. Beautiful Love, nie, Belle Love. Beautiful Belle Love Estée Lauder. Znajdziemy tam róże, szałwie, irys, białą herbatę, neroli, piżmo, migdał, miód pomarańczowy. Tam się nuty kwiatowe, takie świeże, wytrawne, przeplatają pięknie z tymi słodkościami w postaci właśnie miodu, tej nuty migdałowej. Być może ta nuta sprawia, że ten zapach lekko pudrowy, ale świetne wydanie kwiatowej kompozycji, bardzo dobre. Także wart uwagi, też dobre ceny ma, widziałam chyba na Allegro. Tak, także to to i jeszcze zapach katalogowy i tu też trzeba uważać. Today, Avon, ten zapach naprawdę nie wszyscy lubią, chociaż są, to, według mnie to są piękne kwiaty. I w nim znajdziemy właśnie moc białych kwiatów, znajdziemy nuty drzewne, znajdziemy róże, znajdziemy hibiskus i to jest dla mnie zapach kwiatowo-chłodny. I dla bardziej dojrzałych jednak odbiorców, więc jeżeli chcemy obdarować, to raczej nie nastolatkę, nie jakąś młodą dziewczynę, bardziej właśnie tak w stronę dojrzałych osób. Ale świetne parametry i no, ma ten zapach głębię, taką moc kwiatową, ale chłodną, chłodną moc. To nie jest w ciepłą stronę zapach, to jest chłodek. Następny zapach, nie mogłam nie wspomnieć, Miss Dior Rose and Roses. Róża, piwonia, wszystkie różowe kwiaty zamknięte z białym piżmem. Przepiękna, delikatna, eteryczna kompozycja zarówno dla tych młodszych, jak i starszych. Dobra, co my tu jeszcze mamy? No, niech będzie. Flower Bomb Victor and Rolf. Taki oto słodkości obok kwiatów. Czasami się zastanawiam, czy to bardziej są kwiaty, czy właśnie jakieś praliny, jakieś tofi, ale nie, to jest jednak taki słodki nektar kwiatowy z wanilią, z paczulą, z piżmem. Bardzo upojny, przepiękny zapach, ale jednocześnie z drugiej strony romantyczny. To nie jest ulep w stylu właśnie La Vie Belle. Nic takiego tutaj się nie dzieje. Jeżeli o tym mowa, to muszę też wymienić Montale Intense Café. Tutaj z kolei czujemy popołudniową kawkę ze śmietanką, taką kremową śmietaną. Bardzo domowy, taki ocieplający zapach. Dobrze, to by było na tyle, jeżeli chodzi o to, bo tutaj owszem, ta kawa jest i ja bym to przypisała bardziej do nurtu jednak gourmand chyba, nie do kwiatowych, do gourmand. Wybaczcie mi, wracamy jeszcze na chwilę do gourmand, dodajemy Montale Intense Café. Dobra, zamknijmy może kwiaty, przejdźmy na chwilkę i już zakończmy na nich owoce.
Perfumy owocowe. Zacznijmy od Versace Red Jeans. Takie charakterystyczne w puszce perfumy, no oryginalnie wyglądające, i znajdziemy w nim nuty takich owoców jak brzoskwinia, jak morela, czarna porzeczka, jest obok tego wanilia, róża, fiołek. Przemieszane są te nuty kwiatowo-owocowe, ale jednak jest to bardziej słodki w wydźwięku zapach. Dawno go testowałam, to prawda. Ale pamiętam jako coś, co skojarzyło mi się z czerwonymi owocami. Takimi bardzo słodkimi. Następnie zapach wręcz dla dzieci albo nastolatek, Katy Perry Miau. No tutaj jest piękna gruszka. Piękna nuta owocowa gruszki. Naprawdę świetny zapach. Obok gruszki tangeryna, wanilia, białe kwiaty oczywiście. No zobaczcie, no nawet to opakowanie. Tutaj jeszcze jest taki dzyndzelek, ale ja oczywiście go gdzieś sprzedałam, rozumiecie, cyganom czy nie wiem komu. No ale to jest dla małej dziewczynki nawet zapach dobry, ale jednocześnie ja go lubię nosić, więc wiecie, no odbiorca może być w różnym wieku tak naprawdę. No ale powiedzmy sobie szczerze, tak dojrzałej osobie, to no, nie do końca, chyba takiej pani po 60, to nie bardzo. Ale w młodszej populacji nie ma problemu. Następny zapach, przepiękne leśne owoce i jeżyny. Lalik ametyst. I mało tego, ten zapach ma świetną cenę. Znajdziemy w nim właśnie jeżyny, jagody, morwę, truskawkę, róże, piżmo i obok tego nuty drzewne. I to wszystko kojarzy mi się z takim lasem tajemniczym z bajki, gdzie, wiecie, ten czerwony kapturek zbiera jagody dla babci do koszyczka. I nagle wchodzi wilk. To jest ten akcent drzewny. Ale wilk zamiesza tylko na chwilę, wszystko się skończy dobrze. I tak samo jest w tym zapachu. Lalik, ametyst są przede wszystkim te słodkie, upojne owoce leśne. Bardzo piękny zapach. Następnie Si Passione. Mam go oczywiście, ale nie przyniosłam. Znajdziemy w nim gruszkę, czarną porzeczkę, ananas, cedr, wanilia i róża. To już jest taki elegantszy owocowy słodziak, nawet ze względu na cenę, bo to jest jednak Armani. Właśnie, znowu, kojarzy mi się tak z czerwonymi owocami, sporą dozą wanilii, ale jest w nim pewna kwaśność i wytrawność też. Także jest troszeczkę przeciwieństw w nim, jest sporo elegancji. To jest zapach elegancki, absolutnie nie jak, nie wiem, jak na przykład taki niezobowiązujący słodziak jak Katy Perry miał. Nie, to są zupełnie dwa różne bieguny. No tutaj Si Passione to już jak najbardziej dla takich bardziej dojrzałych kobiet by się nadawał. No, jeżeli mówimy o owocach, no to wszelkiego rodzaju limitowanki Escady. W każdym roku praktycznie wypuszczane są tego typu zapachy i tutaj też raczej kierowałabym je do młodszych odbiorców. Następną propozycją jest Cartier Delices. Miałam go kiedyś, ale puściłam w świat, bo stwierdziłam, że jakoś za bardzo jest dla mnie wiśniowy, ale może się podobać. Tu jest właśnie duża doza nuty wiśni, takiej likierowej wiśni, trochę jakby, no właśnie takiej alkoholowej. Obok znajdziemy wanilię, tonkę, frezję, jaśmin, fiołek i bergamotkę. Jest to, ale jest to przede wszystkim wiśniowy. Ja tam w większości tych nut wymienionych nie czułam, szczerze mówiąc, tych kwiatów. Dla mnie to była wiśnia w jakiejś zalewie alkoholowej, ale taka elegancka wiśnia, taka, wiecie, dojrzała wiśnia. No, chyba tak to można mniej więcej ująć. No dobrze, to by było na tyle, bo nie chcę się, i tak ten film trwa już wieki, podejrzewam, tak się bałam, żeby nie przedłużać, a gadam i gadam i gadam i cały czas. Jeszcze bym w ogóle wymieniała mnóstwo innych propozycji, ale muszę się zamknąć w tych, żeby nie przedłużać. Czy Wy już zrobiliście jakieś prezenty perfumowe? Może Wy się spodziewacie jakichś prezentów perfumowych? Już widziałam komentarze w poprzednich filmach, że tak, niektórzy się spodziewają, ale chętnie posłucham jeszcze. Napiszcie w komentarzach. Zapraszam na Instagram do subskrybowania. No i cóż, do zobaczenia. Pozdrawiam, pa!